Dzień dobry Państwu ze Stadionu Łódzkiego Klubu Sportowego. Witam Państwa, Marek Madej. Polska, Hiszpania. Kolejny występ biało-czerwonych, tym razem na własnym terenie, na stadionie w Łodzi. W tej chwili oczekujemy na wyjście obydwu zespołów na płytę. Mnóstwo fotoreporterów, widzów niestety nie tak wielu, ale jest około 20 tysięcy. Może troszkę mniej niż 20 tysięcy, co przy takiej pogodzie jak dzisiaj jest liczbą znaczną. Jest zimno, nieprzyjemnie, mimo że nie pada, jest sucho zupełnie, ale około 0 stopni. Publiczność spragniona dobrej piłki, ta, która zwykle przychodzi na stadion, i tak przyszła. Reszta ogląda to spotkanie w telewizji. Przyjechało z Hiszpanii wielu dziennikarzy, ponad 30-osobowa grupa, bardzo duże zainteresowanie tym spotkaniem w prasie hiszpańskiej, w telewizji, w radiu. Oczekują od drużyny hiszpańskiej jednego z ostatnich egzaminów w tym roku, bo Hiszpanom pozostanie jeszcze jeden do rozegrania mecz z Belgią, ale to spotkanie w Łodzi ma dać odpowiedź, czy ta drużyna, którą Hiszpanie budują, którą buduje trener Santa Maria, da nadzieję na zdobycie jakiegoś wysokiego miejsca w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, czy też trener Santa Maria będzie musiał odejść. Ważny mecz dla hiszpańskiego szkoleniowca. Oczekujemy teraz na wyjście obydwu zespołów. Przed meczem będą pewne uroczystości. 50. spotkanie będzie rozgrywał Zbigniew Boniek. Otrzyma za to specjalny proporzec. Proporzec również wręczony zostanie Janowi Tomaszewskiemu za 10 lat występów w reprezentacji. Jan Tomaszewski, który przyjechał na to spotkanie specjalnie z Hiszpanii na ten mecz, zapowiedział, że jest to jego ostatni występ w reprezentacji Polski. Grał przez 10 lat. Niedawno mówił, że jeszcze zagra, jeszcze spróbuje, jeszcze będzie walczył o wyjazd do Hiszpanii na Mistrzostwa Świata, że będzie próbował rywalizować o miano najlepszego polskiego bramkarza, ale jednak powiedział, że chyba zrezygnuje, że nie da rady, że nie potrafi już się tak przygotować, jak od niego tego będzie wymagała i okoliczność, i opinia publiczna. To, co Państwo oglądają, to są torty, które przed spotkaniem zostaną wręczone kapitanom obydwu zespołów. Pamiątkowe torty, ale myślę, że do zjedzenia te torty. Łódzki Hortex w ten sposób chce powitać obydwie drużyny, chce się dobrze zaprezentować w pamięci dzisiejszych aktorów, aktorów dzisiejszego widowiska. Dla Jana Tomaszewskiego, mówiłem o Tomaszewskim, ten występ na stadionie, na którym przez tyle lat grał, jest ogromnie ważny. Jan Tomaszewski pełni funkcję kapitana polskiego zespołu. Zrywa się ogromna wrzawa, to już Państwo znają. Trójka sędziów węgierskich wyprowadza na boisko, na płytę obydwa zespoły. I ten charakterystyczny obrazek. Zmieszali się z tłumem fotoreporterów. Sypią się papierki z trybun i za chwilę hymny. Thank you.
Kibice witają obydwa zespoły. Hiszpanie ruszyli do ostatniej przedmeczowej rozgrzewki. I teraz te uroczystości, o których mówiłem wcześniej. Jan Tomaszewski otrzymuje proporzec za rozegranie za 10 lat gry w reprezentacji Polski. I Zbigniew Boniek, który dzisiaj rozgrywa 50. mecz w drużynie narodowej. To Jan Tomaszewski, przedstawiać go chyba nie trzeba, znany wszystkim miłośnikom futbolu w Polsce. Wzruszony przy tej okazji. Zresztą Jana Tomaszewskiego znamy. On często i chętnie się wzrusza, ale tym razem okazja jest istotnie wspaniała, okazja imponująca. Z tym, że szkoda, że ten zawodnik zdecydował się na pożegnanie z reprezentacją. Szkoda, że już nie wystąpi w drużynie narodowej. No chyba, że tej obietnicy nie dotrzyma, że nie wytrzyma i po prostu poprosi jeszcze raz o to, aby sprawdzono jego formę i być może w Hiszpanii stanie między słupkami bramki. A oto Zbigniew Boniek, 50. występ dzisiaj w reprezentacji. Hiszpanie nie są zachwyceni pogodą, jaka panuje w Polsce. Jest dla nich za zimno. Wyszli, widzieli państwo, w dresach, w rękawiczkach. Jest dla nich stanowczo za niska temperatura. Zobaczymy, jak sobie poradzą w czasie gry. A oto składy obydwu zespołów. Zespół Polski. W bramce mamy w tej chwili na planszy zespół hiszpański. W takim razie zacznę od zespołu hiszpańskiego. W bramce Arconada z dwójką Camacho, trójka Gordillo, czwórka Alonso, piątka Jimenez, szóstka Alessanco, siódemka Marcos, ósemka Victor, dziewiątka Satrustegui, dziesiątka Zamora, jedenastka López Ufarte. To skład Hiszpanów. Mają jeszcze sześciu zawodników rezerwowych. To w tej chwili nie jest istotne. I oto zespół Polski. W bramce Tomaszewski z dwójką Dziuba, trójka Dolny, czwórka Jałocha, piątka Skrobowski, szóstka Majewski, siódemka Lato, ósemka Buncol, dziewiątka Boniek, dziesiątka Iwan, jedenastka Smolarek. Czterech zawodników rezerwowych, ale o tym też będzie okazja mówić wtedy, kiedy oni wyjdą na plac. I trójka sędziowska, sędziują Węgrzy, jako główny Robert Jacina. I na liniach pomagają mu panowie Lajos Nemet i Laszlo Győri. Ostatnie chwile przed rozpoczęciem spotkania. Dziennikarze poprosili o ustawienie się naszego zespołu. Zdjęcia pamiątkowe, rodzinne zdjęcie polskiej drużyny. Rozbiegli się teraz nasi zawodnicy. Sędziowie proszą do siebie kapitanów obydwu zespołów. I proszę popatrzeć, kapitanami są dwaj bramkarze. Arconada w drużynie hiszpańskiej i Tomaszewski ze strony polskiej. Wyraźnie widać, jaka różnica wzrostu dzieli obydwu bramkarzy. Hiszpański 179 cm. Jan Tomaszewski 195 cm wzrostu. Zresztą obaj ci zawodnicy mają sporo spotkań rozegranych na swoim koncie. Arconada najwięcej w drużynie Hiszpanii. Najwięcej spotkań, najwięcej występów, a Jan Tomaszewski w tej klasyfikacji drugi po Grzegorzu Lacie. Lato 95 spotkań, Jan Tomaszewski 64. Zmienili strony, tak to wyszło z losowania, z podrzucenia monety przez pana Jacinę. I za chwilę rozpocznie się spotkanie. Miejmy nadzieję, że będzie to mecz interesujący, że ci wszyscy, którzy przyszli na stadion i ci, którzy zgromadzili się przy telewizorach, zobaczą ciekawy mecz. 8 razy występowała reprezentacja Polski w tym roku. 5 spotkań wygranych, 3 porażki i teraz 9. mecz.
Trener Piechniczek przed meczem powiedział, że w sumie reprezentacja rozgrywała pod jego kierownictwem 26 różnego rodzaju pojedynków w tym roku. Końcówka sezonu imponująca. Zwycięstwa w najważniejszych spotkaniach, spotkaniach eliminacyjnych i potem w spotkaniach towarzyskich, które miało mniejsze znaczenie, ale zawsze spotkanie bardzo ważne, chociażby jak z mistrzem świata Argentyną, które Polacy wygrali. Smolarek zaczął w swoim stylu, wyrwał piłkę, ale potem ją stracił i rozpoczynają akcję Hiszpanie. Czerwone koszulki, ciemne stroje na ekranach czarno-białych telewizorów. To drużyna hiszpańska, nasi w tradycyjnych biało-czerwonych kostiumach. Dolny występuje w drużynie polskiej jako ostatni stoper, jako ten wymiatacz. Skrobowski będzie grał przed nim. W drugiej linii czwórka zawodników. Lato po prawej stronie, w środku próbowany Majewski i Boniek. Próbowany, dlatego że ostatnio widzieliśmy go na prawej stronie. Buncol po lewej stronie drugiej linii i z przodu dwóch napastników, którzy mają zmieniać pozycję. Ale uwaga, Hiszpanie w szybkiej akcji. Zamora. Nie podobał się publiczności jego strzał. Nie był przedniej marki. Jan Tomaszewski. Dolny. Rozpoczynają Polacy akcję ofensywną. Wyprowadzają od własnego pola karnego. Lato, przesuwa się Majewski środkiem. Dobre podanie do Majewskiego. Przyjął piłkę, idzie prawą stroną. Ale szybszy był Jimenez i Arconada. W porównaniu do ostatnich spotkań, oczywiście Państwo doskonale to wiedzą, że w drużynie polskiej dzisiaj nie występuje dwóch stoperów etatowych niejako w reprezentacji, to znaczy Żmuda i Janas. Janas kontuzjowany od dłuższego czasu, nie grał już i w spotkaniu z Maltą, natomiast Żmuda w ostatniej chwili po prostu zachorował na grypę i w dzisiejszym meczu wystąpić nie mógł. Ale to dobra okazja do sprawdzenia tych zawodników, którzy walczą o reprezentację. Mówię tu o Dolnym i o Skrobowskim. Boniek, dobre przejście, minął dwóch zawodników. Przerzucenie piłki niezbyt dokładne. Dziuba. Dolny, Boniek wrócił po piłkę. Buncol. Lato. Lato teraz przeszedł na lewą stronę. Jest Boniek, dobrze blokuje piłkę. Boniek. Świetne podanie i do Laty. 1-0. Doskonałe podanie, ale sędzia pokazuje jednak sędzia pokazuje, że coś nie było tak. Popatrzmy na to jeszcze raz. Lato. Dobre podanie do Bońka. Iwan tam ustawiony po prawej stronie. No, trudno mi powiedzieć. Nie chciałbym tutaj wyrokować. Sędzia oczywiście zagwizdał spalony Iwana, ale czy tak było, czy nie, trudno mi powiedzieć. Siedzimy jednak pod pewnym kątem, nie możemy wchodzić w kompetencje sędziego. Jeszcze raz możemy popatrzeć na tę sytuację, ale później. To oczywiście nie jest replay. W tej chwili to jest to, co się dzieje na boisku. Dobre wyjście Hiszpanów. Interwencja Jałochy. Niezbyt skuteczna podniesiona chorągiewka sędziego, jest spalony. Już wcześniej, zanim ta akcja się skończyła wyłapaniem piłki, sędziowie sygnalizowali spalony i rozpoczynają nasi zawodnicy. Szybkie tempo od pierwszej minuty, czwarta minuta i dwie sytuacje bramkowe. Raz zobaczyliśmy piłkę w siatce Hiszpanów. Dobrze przeprowadzona akcja. Widać było, że zawodnicy... Nie była to akcja przypadkowa, że zawodnicy rozgrywali ją tak, jak trzeba. To podanie do wychodzącego Iwana. Ale zobaczymy. Zrywa się doping. Publiczność rozochocona tą sytuacją bramkową. I teraz jeszcze jedno świetne podanie Iwana do Bońka. Boniek 16 metrów. Odpychany, blokowany jest Lato. Jest Boniek. Nie miał miejsca na oddanie strzału. Piłka była za blisko nogi. Nie mógł jej uderzyć. I teraz Zamora. Lopez Ufarte. Opadli go w trójkę. Majewski. Jednak Hiszpanie wywalczyli piłkę. Lopez Ufarte. Starał się Marcos zaatakować, wyjść prawą stroną. Podanie było minimalnie za plecy zawodnika. Tak jak teraz, to do Laty nie było celne.
walczy Lato, Samora na środku, dobra interwencja Majewskiego, złe przyjęcie Iwana. I tak to w tej chwili ta piłka wędruje od nogi do nogi, od przeciwnika do przeciwnika. Po prawej stronie Marcos, nie dojdzie. Obydwie drużyny grają w podobnych ustawieniach. Czterech obrońców, czterech zawodników w drugiej linii i dwóch z przodu. Z tym, że oczywiście w hiszpańskiej piłce to znamy to nie od dzisiaj. Wiadomo, że w momencie zagrożenia cofa się cała drużyna. Cofają się także i ci, którzy grają nominalnie z przodu. Chociaż widzę, że jednak teraz ta dwójka wyraźnie pozostała, że Satrustegi i Marcos starają się przeszkadzać w wyprowadzeniu akcji ofensywnej naszym piłkarzom już na połowie boiska. W naszej drugiej linii po prawej stronie gra Grzegorz Lato, wyraźnie z tyłu dwójka napastników to Iwan. Ciekawa była ta sytuacja, ale sędzia pokazał, że wcześniej, nim Arconada wybił piłkę na aut, ta opuściła boisko i będziemy wznawiali grę rzutem z rogu. Smolarek, etatowy wykonawca rogów z tej strony boiska. To Bońka. Będzie jeszcze dolny, dojdzie. No, ale dośrodkowanie mu się nie udało. Okazja była dobra, sytuacja była dobra. Widzieliśmy takie dośrodkowania choćby w meczu z Maltą, tylko że w wykonaniu Majewskiego, a tym razem piłkarzowi Górnika Zabrze ta sztuka się nie udała. Piłka trafiła poza bramkę i rozpoczynają Hiszpanie. Przeszkadza Iwan. Zagęszczenie zawodników w okolicach środka boiska. Z przodu tylko dwójka Hiszpanów. Teraz podchodzi dwóch następnych. Prowadzi piłkę Satrustegi. Dobra interwencja Jałochy. Boniek. Bardzo dobre przyjęcie piłki. Dobrze się uwolnił spod opieki Hiszpanów. Puncol. Po drugiej stronie Lato niepilnowany. Do niego trafia piłka. Majewski przechodzi środek boiska. Buncol zbliża się do Laty, do Majewskiego. Buncol idzie prawą stroną. Nie zdecydował się na podanie Majewski dopiero teraz. Buncol, prawa strona, ma dużo swobody. Nikt do niego nie wychodzi, nikt mu nie przeszkadza. Niezbyt dokładne dośrodkowanie. I okazja do szybkiego kontrataku. Tym razem trójką atakują Hiszpanie. Lopez Ufarte przeszedł na lewą stronę. Poprzednio występował na prawej. I Dolny dobrze blokował dośrodkowanie hiszpańskiego zawodnika. 8 minut spotkania poza nami, rezultat 0-0, po jednym rogu wykonywanym przez obydwa zespoły. Krótko rozegrali, Samora w środku trzech, czterech Hiszpanów. Niebezpieczne uderzenie na środek i dobra interwencja Dolnego. Wydawało się, że zawodnik hiszpański strzela na bramkę, a on uderzył mocno piłkę w okolice 11 metrów. Gordillo. Jeszcze raz Gordillo. Był obok Alonso. Wybrał Alessanko. Satrustegi nie opanował piłki. Alonso. Smolarek. Zablokowany. Alessanko. Buncol walczy z dwoma zawodnikami hiszpańskimi. Pomagali sobie nieprzepisowo. I rzut wolny dla zespołu polskiego. Skrobowski. Boniek. Smolarek i Majewski. Taki wolny początek akcji ofensywnej. Majewski teraz zdecydowanie przyspieszył. Podanie do Laty. I dobra interwencja. Jeszcze piłkę utrzymujemy. Jest Majewski. Lato. Iwan wpada w pole karne, dośrodkowanie płasko i znakomita interwencja Arconady. Świetna akcja Iwana, to wejście w pole karne, ściął, poszedł w kierunku słupka, potem płaskie dośrodkowanie. Popatrzmy jeszcze raz na to, proszę, to przyspieszenie i dobre dośrodkowanie, może nieco zbyt na bramkę,
i Arko nadal miał. Ale uwaga teraz, López Ufarte. Gol, no widzieli Państwo, jest bramka, López Ufarte, piłka odbita od nogi któregoś z zawodników Polski, tam był Jałocha i piłka takim lobem wpada za plecy Tomaszewskiego, który bezradnie patrzył na jej lot. Proszę popatrzeć jeszcze raz, Tomaszewski patrzy na piłkę, która idzie wysoko, wysoko, a teraz spada przed poprzeczką i w 10 minucie w ten sposób tracimy bramkę. 1-0 prowadzi zespół hiszpański po strzale Lopeza Ufarte. Nie była to jakaś nadzwyczajna bramka przypadkowa, ale piłka w siatce, sprawa jasna, gol się liczy. Lato zatrzymywany nieprzepisowo, faulował Samora. No nie mają w tej chwili najlepszych min zawodnicy polscy, trudno im się dziwić. O takiej bramce mówi się zwykle głupia bramka, ale bramka padła i liczy się. Majewski, potężny strzał, bardzo dobre uderzenie. Pokazuje sędzia, że przy tym uderzeniu Alonso dotknął piłki, że ją podbił, zmienił kierunek. Róg, piłka była bardzo dobrze uderzona, minęła bramkę o centymetry. Gdyby nie to dotknięcie, to być może trafiłaby w światło bramki. Jałocha. Ostra walka o piłkę. No ale Boncel nie złapał piłki przed tym, zanim ona opuściła boisko i aut. Faulował tym razem Marek Dziuba, faulował Marcosa. Marcos już przesunął się aż pod naszą szesnastkę. López Ufarte zostawia piłkę. Camacho. Ruchliwi są Hiszpanie, zmieniają pozycję, szukają miejsca, starają się uciec pilnującym ich obrońcom. Był Alonso. Dolny. O, trudno odebrać teraz piłkę Hiszpanom. I poprzeczka. No proszę popatrzeć. Znowu Tomaszewski stał jak zaczarowany. Strzelał Alonso. Nie może chyba Jan Tomaszewski stać tak daleko od własnej bramki. On lubi grać na przedpolu, ale to teraz trzymanie się 5-6 metrów przed linią bramkową powoduje, że Hiszpanie strzelający z daleka mają szansę na uzyskanie dalszych bramek. Smolarek. Chyba trochę niefrasobliwie podeszli nasi z początku tego meczu do akcji hiszpańskich. Stąd ten rezultat 1-0. Stąd ta sytuacja, kiedy piłka trafiła w poprzeczkę. Trener Piechniczek mówił, że Polacy są zmęczeni psychicznie sezonem, ciężkim sezonem, trudami tych wielu spotkań, ale zobaczymy. Boniek. Teraz nasi rzucili się do przodu i dobra interwencja Alessanko. Wysoki Alessanko. W pojedynkach główkowych ma przewagę nad polskimi zawodnikami. Smolarek. Ustawiają się Hiszpanie na polu karnym. Dobre podanie do Jałochy. Jałocha jednak puścił piłkę, odskoczyła mu od nogi. I teraz Hiszpanie ucieka. Marko z prawą stroną, akcja wstrzymana, Buncol, Boniek, okazja z kolei do szybkiej kontry, Lato, nie dojdzie Iwan, nie doszedł Lato. Samora, natychmiastowe przekazanie piłki na drugą stronę, a tutaj ta dwójka napastników szuka miejsca. Pokazuje Marcos, gdzie ma dostać piłkę. Był Alonso. Dotknięcie piłki ręką, sędziowie pokazują grać dalej. Dziuba. W okolicach środkowej linii tylko dwójka naszych napastników. Iwan przeszedł Dziuba do przodu. Jest Lato. Boniek w środku. Nieco wstrzymana akcja. Iwan. Dobrze go znalazł Boniek. Ale Camacho wybił piłkę spod nóg. Smolarka. Jeszcze raz Boniek. Dobre przejście. Dziuba idzie prawą stroną. Boniek do Laty. Lato.
Wysoko podrzucona piłka do Jałochy. Jałocha dojdzie pole karne. Jałocha przed samą bramką. I widzieli Państwo. Uderzenie Iwana bardzo, bardzo nieprecyzyjne. Oto Andrzej Iwan. Zawodnik krakowskiej Wisły. Dzisiaj gra w reprezentacji Polski po raz 19. 22 lata. Znakomita była okazja do uzyskania wyrównania. Odległość od bramki nie większa jak 8 metrów, a strzał poszybował chyba wyżej niż bramka była od zawodnika krakowskiego. Dzisiejsze spotkanie to rewanż za mecz zeszłoroczny w Barcelonie. Za mecz wygrany przez zespół Polski 2-1, ale uwaga, Grzegorz Lato, prawa strona, w środku dwóch, trzech, czterech naszych zawodników i dośrodkowanie prosto na głowę Camacho. W Barcelonie Polacy wygrali 2-1 po dwóch bramkach Iwana. Hiszpańscy dziennikarze nadali mu wówczas przydomek Groźny. Po tych dwóch bramkach strzelonych na ziemi hiszpańskiej drużynie gospodarzy przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Tym razem Iwan się nie popisał przed paroma minutami. Faulował Smolarek. 15 minut tej połowy poza nami, 16 minut poza nami prowadzi drużyna hiszpańska 1-0. Bramka była przypadkowa, ale ta akcja potem, ta akcja, która nastąpiła po bramce i kiedy strzał Alonso trafił w poprzeczkę, no niejako potwierdziła tego zdobytego przez Hiszpanów gola. Polacy jakoś nie mogą wejść w uderzenie, jakby się ciągle rozgrzewali, jakby szukali sposobów dojścia do drużyny hiszpańskiej, do tej obrony hiszpańskiej, do bramki hiszpańskiej. Były okazje, ale to wszystko jakoś jeszcze się nie wiąże, jeszcze nie ma tak płynnych akcji i takich akcji, które przyniosłyby bramki. Zobaczymy, 15 minut dopiero. Skrobowski dobrze się uwolnił i niecelnie podał. No właśnie tak to wygląda. Jest jeszcze Dziuba. To Buncola. No, publiczność protestuje, uważa, że za wysoko była podniesiona noga. Chyba tak było. Sędzia jednak nie zagwizdał. Poniek stracił piłkę. Satrustegi. Rozpoczynają Hiszpanie. Był Alonso, jest Lato. Lato wywalczył piłkę. Odepchnął zawodnika hiszpańskiego w ramach przepisów. Wszystko się dzieje. Buncol. Podanie do Smolarka. Doskonałe wyjście. Smolarka, pusta bramka. I Lato z 5 metrów nie strzelił gola, ale dobrze tu zachował się obrońca hiszpański, który położył mu się pod nogi i zablokował piłkę idącą do siatki. Jest powtórka. Jest powtórka. Świetne wyjście Smolarka i świetne podanie. Proszę popatrzeć, Lato i teraz ta rozpaczliwie wyciągnięta noga obrońcy hiszpańskiego nie pozwoliła Grzegorzowi Lacie na zdobycie bramki. Kolejny róg. Wysokie dośrodkowanie na drugą stronę do Dolnego. Dolny świetnie oddał piłkę do Iwana. Iwan ją jednak stracił. Dolny, potężne uderzenie. Znowu odbita piłka. Marek Dziuba idzie. Wybita piłka z pola karnego. Jest Majewski. Majewski. Wydawało się, że stracił piłkę, ale utrzymał się. Teraz dopiero. Dziuba, jest Lato. Zgrupowanie naszych zawodników po prawej stronie boiska. Do Bońka na środek. Boniek. Boniek. I Satrustegi. Rozpoczynają Hiszpanie. W środku López Ufarte. Ucieka Marcos na prawą stronę. Podanie do Wiktora. Wiktor, przed nim Marcos. Musi wycofać piłkę. Wszyscy zawodnicy hiszpańscy pilnowani. Camacho. Pomysł był dobry, tylko wykonanie nie było specjalne. Tam dobrze ustawiony był Gordillo. I teraz idzie Dziuba. Smolarek przyszedł na prawą stronę. Podniósł jednak chorągiewkę sędzia boczny. I z autu będą piłkę wrzucali na boisko zawodnicy Hiszpanii. Zamora stracił piłkę. Szybkie podanie. Marcos popycha cały czas Jałochę. Jałocha dał sobie z nim radę i spokojne wycofanie piłki do Jana Tomaszewskiego.
Dziuba. Boniek. W środku szukają miejsca Buncol. Buncol, Lato. Buncol jest przy piłce. Boniek otrzymuje ją z powrotem. Dolny. Został teraz Skrobowski. Został Boniek. Dolny na lewą stronę. Jałocha. Ostro atakowany przez dwóch zawodników. Sędzia pokazuje, że piłka będzie... że wznawiana gra będzie rzutem wolnym po faulu na Jałosze. Dobrze, Lato do Smolarka, Smolarek do Buncola, Jałocha jeszcze raz i jeszcze raz w środek. Nie jest to najlepszy pomysł, to wrzucanie piłki w takich sytuacjach w środek pola karnego, ponieważ ci wysocy Hiszpanie dają sobie znakomicie radę z podaniami piłki górą. Teraz dobra akcja, dobre podanie Satrustegi, sam, ale po drugiej stronie tylko jeden zawodnik. Tylko Marcos był po prawej stronie, Satrustegi nie miał żadnego wyboru, zdecydował się na podanie i piłka nie trafiła do zawodnika hiszpańskiego, pieczołowicie pilnowanego. To ławka drużyny hiszpańskiej, oczywiście, jak się Państwo domyślają, chociażby po tych strojach. Proszę zwrócić uwagę przy tych akcjach ofensywnych polskiego zespołu na Bońka, który ma być tym reżyserem naszego zespołu. W momencie, kiedy Boniek tylko przychodzi połowę boiska, to już na niego czeka jego opiekun Alonso. Właśnie ten zawodnik, który w tej chwili wyprowadza piłkę z własnej połowy. Jimenez. Boniek uwolnił się teraz pod opieki swojego opiekuna, ale ma już dwóch następnych. Boniek walczy o piłkę. Odebrali mu ją Wiktor. Buncol, bardzo dobra interwencja. Jałocha, Majewski, spokojnie, Dziuba. I teraz zespół polski stanął. Bardzo wolno zawodnicy przesuwają się do przodu. Jeden Iwan, który bardziej dynamicznie poszedł do przodu, ale nie zdążył opanować piłki. Out, od własnej bramki rozpocznie Arconada. Nadal 1-0 dla zespołu hiszpańskiego. Lopez Ufarte szczęśliwym strzelcem jedynej bramki. Boniek teraz przeszkadzał swojemu opiekunowi, odebrał, spowodował utratę piłki. Smolarek, dobre podanie do Smolarka, zgubił obrońców, środkiem idzie Buncol, Buncol dostaje piłkę, ale zwlekał. Teraz jeszcze raz do Smolarka. Dobre wejście Buncola. Z tym, że ta odbita piłka jakby przypadkowo wyszła na aut. Może byłoby lepiej, gdyby puścił do Laty, który za nim ustawiony czekał na podanie Smolarka. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Smolarek. Dokładne, dobrze wymierzone podanie. Widzieli Państwo szykującego się do uderzenia Latę. Wejście Buncola, no wszystko zgodnie z prawidłami gry. Z tym, że niecelnie uderzona piłka. Out. Reklamowali Hiszpanie dotknięcie piłki ręką. Sędzia uznał, że nic nie było. I rozpoczynają Hiszpanie wyprowadzając piłkę z własnej połowy. Alessanco utrzymał się przy piłce. Niedługo jednak. Dobra akcja piłkarza, który z piłką przewędrował niemal połowę boiska, a potem zmarnował swoją akcję przez niecelne podanie. Boniek i Buncol, wymiana piłek. Lato, Majewski, stanowczo za mało ruchu jest w zespole polskim. Może teraz będzie jakieś przyspieszenie, może uderzy. Smolarek szuka miejsca, zmienia pozycję. Raz z jednej strony, raz z drugiej. Stara się znaleźć najdogodniejszą sytuację dla siebie. Stracił piłkę, bardzo zacięta walka. Piłka dla nas. Majewski, pole karne.
starał się podać do Bońka. Przecięli lot piłki Hiszpanie. Dolny dobrze przekazał piłkę Dziubie. Boniek. I znowu to wrzucenie piłki, tym razem Dolny walczył z Alessanko. Alessanko jeszcze raz lepszy. Jimenez. Gordillo rozpoczyna akcję podaniem do Skrobowskiego. Alonso. Ma teraz López Ufarte sporo swobody, wpada na pole karne, jest sam zupełnie niepilnowany przy nim. Dolny, Dolny przeszkadza mu. Dobre podanie na drugą stronę, tam znowu wolna. No proszę Państwa, z prawej strony był wolny jeden zawodnik hiszpański, z drugiej strony drugi, a gdzie byli obrońcy? Proszę popatrzeć, no tutaj te akcje, wiadomo, technika piłkarzy hiszpańskich znana, ale piłkarz hiszpański po tej drugiej stronie był też niepilnowany. I teraz mierzone uderzenie minęło centymetry, górny róg bramki Jana Tomaszewskiego. Smolarek, strata piłki. Skrobowski, dobra akcja teraz polskiego zespołu. Lato, Buncol, ale znowu nie ma tej, nie ma tej ostatniej fazy, nie ma tego wyjścia do piłki. Takiego ruchu, który spowodowałby celne podanie do środka pola karnego. I Majewski po raz drugi, ale tym razem bardzo, bardzo nieudany strzał wysoko od bramki. Hiszpanie w pierwszej fazie są jakby nieco szybsi w kontratakach, bardziej zdecydowani. Podają piłkę wzdłuż boiska. Polacy częściej podają w poprzek, zwalniają, więc w ten sposób grają bardziej czytelnie, co po prostu pozwala na zorganizowanie obrony. Podania stają się łupem przeciwników. Łatwiej im przeciąć te podanie, przejąć, łatwiej zorganizować obronę. Natomiast takie błyskawiczne podanie wzdłuż boiska, no, stwarza natychmiast zagrożenie pod bramką Tomaszewskiego. Tu wymiana piłek celem oczyszczenia sobie miejsca i teraz proszę spojrzeć. Natychmiastowe podanie właśnie do przodu, tym razem się nie udało. Ostry pojedynek Jałochy, dał sobie radę Jałocha i celne podanie do Tomaszewskiego. Lato. Długie prowadzenie piłki, wyjście Bońka i niecelne podanie. Za dużo jest niecelnych podań w wykonaniu zawodników polskich. Samora. Poza tym, kiedy patrzy się na obydwa zespoły, to wydaje się, że polscy zawodnicy stanowczo zbyt luźno kryją swoich przeciwników, zbyt luźno ich pilnują, za dużo im dają swobody. Tym razem akcja hiszpańska się nie udała, ale to podanie do Gordillo było znakomite. Gdyby Gordillo zdołał przejąć piłkę, wówczas znowu byłby alarm pod bramką Tomaszewskiego. W momencie utraty piłki Hiszpanie natychmiast wycofują się na własną połowę w okolice linii środkowej i tam organizują obronę. W tej chwili organizują obronę przy pomocy pięciu zawodników, czterech. Ta obrona nie jest płaska, ona ma swoją głębię. To ogromnie utrudnia zadanie polskim piłkarzom. W momencie, kiedy Polakom udaje się przejść połowę, tak jak to ma miejsce w tej chwili, natychmiast Hiszpanie cofają się jeszcze głębiej, organizują jakby drugą strefę obrony. A teraz uwaga, niebezpieczna sytuacja. Wyszedł na daleki spalony Satrustegi. Został dobrze zatrzymany ten atak hiszpański i Iwan do Bońka. Była dobra sytuacja, przeszkadzali bardzo efektywnie Hiszpanie i atakują. To, co zresztą przewidywaliśmy przed meczem, że Hiszpanie będą ruchliwsi w tym spotkaniu, że ich technika będzie znacznie lepsza niż nasza, będą mieli lepiej opanowaną grę piłką, no to było wiadomo i to się potwierdza w tym meczu. Są ruchliwsi, są nawet chyba minimalnie szybsi od Polaków. I teraz znowu my atakujemy. Lato rozkłada ręce, pokazuje, nie ma komu podać. Wiąże się to z tym, że nasi zawodnicy po prostu nie szukają w tym momencie pozycji dla siebie. Nie potrafią uwolnić się z pod opieki przeciwników.
Puncol. Dziuba. Boniek. Boniek. Puncol. To pchanie się środkiem, nierozciąganie gry na skrzydła, to chyba też powoduje, że Hiszpanie mają bardzo, bardzo ułatwione zadanie w likwidowaniu naszych akcji ofensywnych. I niecelne podania oczywiście. Ale Sanko włącza się do akcji ofensywnych, to już kolejny raz. Teraz widzi, że ten atak zaczyna przypominać pozycyjny, zwolnił, wraca na swoją stronę boiska. I już teraz Alessanko ustawiony w odpowiednim miejscu, czyli jako ostatni zawodnik przed Arconadą. Minęło pół godziny spotkania. Rezultat 1-0 dla zespołu hiszpańskiego i Arconada, który stoi w bramce hiszpańskiej, właściwie nie miał ani jednej sytuacji, w której musiałby wykazać się kunsztem bramkarskim. Nie miał żadnego klasycznego strzału na bramkę. Jałocha. Dobre dośrodkowanie, ale dobra interwencja. Lato jeszcze. Odbita piłka zablokował w ostatniej chwili Jimenez. Strzał Grzegorza Laty. I kolejny ruch. Rogów na swoim koncie mamy sporo. 6 rzutów rożnych dla zespołu polskiego. Tylko jeden po stronie hiszpańskiej. Ale niestety to co najważniejsze. Jedynka również na koncie drużyny hiszpańskiej. 1-0 dla zespołu hiszpańskiego. Lato, znakomity strzał. Miał okazję Iwan do poprawki. Piłka uderzona przez Latę trafiła w twarz bramkarza hiszpańskiego, niespodziewającego się takiego obrotu sprawy. Jeszcze jedno dośrodkowanie, ale teraz Arconada nie będzie miał kłopotów. Była znakomita okazja. To pierwszy strzał. Arconada, właściwie trudno powiedzieć, żeby bronił piłkę. On po prostu został nią uderzony. Mówiłem o tym, że nie ma strzałów. Natychmiast Grzegorz Lato posłał piłkę prosto w środek bramki, mocno. Gdyby ta piłka była skierowana 20 cm choćby w bok, wówczas trafiłaby do siatki. Zamora rozpoczyna akcję Hiszpanów. Alonso. Zmieniają pozycję, szukają pozycji. Znakomite wyjście do środka. Nie udała się ta akcja do końca Hiszpanom, ale wyjście Marcosa, który poszedł najpierw w poprzek, potem natychmiast w stronę bramki Tomaszewskiego, gdzie oczekiwał prostopadłego podania w tą, o której się tak często mówi, czeską uliczkę. Znakomite. 3 zawodników Hiszpanii w polu karnym, 4 biega na pole karne, wychodzi Tomaszewski, bez trudu łapie piłkę. To ładna interwencja, pewna, spokojna. I Majewski. Buncol. Jałocha. Boniek w środku. Lato. Smolarek. Tym razem lewą stroną atakujemy. Smolarek do Jałochy. Jałocha. Nie ma miejsca na oddanie strzału. Ciężko znaleźć trochę wolnego pola. Atakują natychmiast Hiszpanie. Bardzo zdecydowanie. Majewski stracił piłkę. Tym razem odebrał mu Alonso, który zostawił Bońka i rusza López Ufarte. Nieporozumienie. W momencie, kiedy López Ufarte podawał piłkę Satrustegi, odwrócił się i ruszył do środka, oczekiwał jeszcze raz tego prostopadłego takiego podania. Zorientowali się, że Dolny i grający obok niego Skrobowski jednak pozwalają się ogrywać właśnie w taki sposób. Widać wyraźnie, że w środku pola brakuje dwóch naszych podstawowych stoperów, to znaczy Żmudy i Janasa, jednak ta dwójka, która dzisiaj zastępuje, nie daje sobie w pełni rady. Widać wyraźnie w obu drużynach brak płynności gry. Widać, że nie są to zespoły, gdzie gra się na pamięć, że jednak to, o czym mówią działacze i o czym mówią dziennikarze hiszpańscy, że trener jeszcze nie zbudował zespołu, trener Santa Maria, to jednak to się potwierdza. Widać, że ci zawodnicy jeszcze nie w pełni się znają. Pokazuje Marcos, gdzie ma być rzucona mu piłka, prowadzi Wiktor. I znowu ma za dużo swobody i Satrustegi ma za dużo swobody. Dziuba w tej chwili zostawił Lópeza Ufarte, ale wrócił do niego natychmiast.
odebrał piłkę. Oklaski na trybunach. Ta środkowa dwójka naszych zawodników, to znaczy Skrobowski i Dolny, niedobrze, nie potrafi sobie poradzić z atakującymi środkiem zawodnikami hiszpańskimi. Ale popatrzmy na akcję ofensywną naszego zespołu. Jałocha, Smolarek, Jałocha, świetne przekazanie piłki przez Smolarka Jałosze, Jałocha, ruch. Nie mają swobody nasi piłkarze. Mówi się od wielu lat, że Polacy nie lubią grać wtedy, kiedy jest pressing. No to się chyba potwierdza w dzisiejszym spotkaniu. Smolarek, dośrodkowanie. Jest Dolny. Dolny, dobrze, utrzymał się przy piłce. Lato niepotrzebnie czekał. Kontratak Hiszpanów. Był spalony. Boniek i Dziuba. Rozkłada teraz ręce Gordillo. Pokazuje, że za mało jest obrońców. Lato już natychmiast do niego. Alessanko ruszył. Lato, Boniek. Mają teraz nasi piłkarze trochę swobody, ale znowu jest to dośrodkowanie, po którym tym razem Jimenez wybija piłkę w pole. I proszę, ile mają swobody na środku. I teraz Zamora, wejście w pole karne po drugiej stronie, dwójka zawodników, będzie dokładne dośrodkowanie, spalony. Spalony, Satrustegi strzelił do bramki, gola nie ma. I znowu to jest ta sytuacja, o której mówiłem przedtem, mówiąc o obrońcach. Trener Piechniczek mówił przed meczem, że Skrobowski ma pilnować środkowego napastnika, ktokolwiek by to był. Dolny ma grać zawodnika, ostatniego zawodnika wolnego. I Skrobowski zostawia mu stanowczo za dużo swobody. Myślę tutaj o Satrustegi. Natomiast ostatnią sytuację no wyraźnie puścił Dolny. Tadeusz Dolny. Czwarty jego występ w reprezentacji. Zawodnik na dorobku. Smolarek faulowany. Smolarek, tak jak się przyzwyczailiśmy do tego, szuka miejsca. Stara się walczyć. Jest raz po prawej stronie, raz po lewej. Nie ma właściwie dla niego pozycji, do której byłby przywiązany. Zresztą tak gra zawsze. Najruchliwszy w ataku. Szkoda, że tylko jeden. Smolarek. Dolny. Arconada, Camacho przy piłce. Rozpoczynają Hiszpanie rzutem wolnym od własnej bramki. 7 minut do zakończenia pierwszej połowy spotkania. Rezultat nadal niekorzystny. 1-0 po strzale Lopeza Ufarte. Majewski. To Smolarka. Smolarek tym razem wygrał pojedynek główkowy. Rzadko mu się to zdarza, bo jest mniejszy od swoich przeciwników, ale za to znakomicie skacze. Buncol. Buncol. Ostry pojedynek z Wiktorem. Wywalczyliśmy piłkę. Iwan. Wchodzi Majewski, znowu Smolarek, jeszcze jeden pojedynek główkowy wygrany przez piłkarza Widzewa, ale out. Tak więc po pierwszych 45 minutach gry rezultat 1-0 dla drużyny hiszpańskiej, a strzelcem bramki był Lopez Ufarte. Rozpoczynają nasi zawodnicy. Trener Piechniczek miał ogromne pretensje do swojego zespołu, między innymi do obrońców, którzy zbyt wolno wyprowadzali piłkę z własnej połowy, którzy zbyt wolno rozpoczynali akcje ofensywne, do bocznych obrońców, którzy nie włączali się do akcji ofensywnych. W ogóle miał pretensje do tego, że gramy za wolno, że gramy zbyt wolną piłką. Zobaczymy, jak poskutkują jego uwagi, jak będzie wyglądała gra w drugiej połowie spotkania. Chciałbym Państwu powiedzieć, że aż to spotkanie jest spotkaniem towarzyskim, to jednak w dzisiejszym meczu grają dwie drużyny, które wystąpią w przyszłorocznych finałach Mistrzostw Świata. To warto pamiętać. Może być tak, że te nasze drużyny, te drużyny, które grają na stadionie UKS-u, spotkają się za pół roku w jakiejś fazie Mistrzostw Świata. Stąd mecz ogromnie interesujący.
chociaż z drugiej strony mówiłem już o tym, że jest to mecz reprezentacji Polski, która po tegorocznych sukcesach ma prawo być zmęczona, ale uwaga, teraz dobra akcja zatrzymana. Podanie Bungsolań do Bońka nieco za słabe. Marek Dziuba teraz jest kapitanem naszego zespołu. Marcos, Samora, Dolny i Piotr Mowlik. Pierwsza interwencja zawodnika poznańskiego Lecha. Boniek, zawodnik, który po raz 50. występuje w reprezentacji Polski. Buncol. Znowu za mało ruchu w przedniej linii, ale podanie Buncola niedobre. Teraz widzę, że Skrobowski więcej uwagi przywiązuje do opieki nad Satrustegi. Niestety w pierwszej połowie spotkania zbyt dużo zostawiał swobody temu zawodnikowi. Ten miał miejsce, miał dużo wolnego miejsca i to stwarzało spore zagrożenie. Teraz przekazał piłkarza hiszpańskiego Dolnemu. Dolny. Dobra interwencja obrońców. I teraz należy rozpocząć akcję ofensywną. Ale nie bardzo jest komu podać. Przy Smolarku opiekun, przy Grzegorzu. Lacie opiekun. Dziuba. Bardzo ostro zaatakowany, ale uwaga, Majewski, pole karne, dobre przejście, jeden zwód, drugi zwód. Już na trzecim Hiszpanie się skończyło. Wraca Smolarek. Dziuba ostro potraktowany. Nie wolno, pokazuje sędzia teraz. Sędzia, wydawało się, nie widział tej sytuacji z Markiem Dziubą. Pokazał zawodnikowi hiszpańskiemu, że tak grać nie wolno. Częściej teraz w stylu oglądanym podczas spotkania z Maltą włącza się do akcji ofensywnych Stefan Majewski. Druga próba przejścia prawą stroną. Przeszedł ze środka, gdzie był próbowany. Mówiłem o tym, że była to próba ustawienia Stefana Majewskiego w środku pola. Teraz widzę, że przechodzi na prawą stronę, a Grzegorz Lato przechodzi do środka pola jako ten pomocnik grający w centrum pola gry. Lekarz naszego zespołu, pan Janusz Garlicki. Czy to coś poważnego? No, wydaje się, że tylko stłuczenie w momencie kopnięcia przez zawodnika hiszpańskiego wśród stopia. Wydaje mi się, że będzie mógł grać do końca spotkania. Dziękuję. Słyszeli państwo opinię naszego lekarza na temat kontuzji Marka Dziuby. A w międzyczasie była znakomita akcja Hiszpanów, ale dobrze spisali się tym razem polscy obrońcy i zagrożenie minęło. Smolarek Lato w środku, niepilnowany. Smolarek nie ma swobody, nie może oddać piłki. Sfaulowany. Faulujący był Jimenez. Smolarek Lato teraz sam w środku. Smolarek idzie do przodu. Zbyt długo chyba nasi zawodnicy prowadzą piłkę. Zbyt rzadko decydują się na zaskakujące podania. To prowadzenie piłki z całą pewnością jest wolniejsze od dokładnego, długiego, celnego podania. Gordillo walczy z Dziubą. Dziuba fauluje. Sędzia pokazuje, że grać dalej. Widział ten faul. Przywilej korzyści. Stracili Hiszpanie piłkę. Buncol, Jałocha. W środku Boniek. Smolarek z przodu. Jeszcze raz Buncol. Buncol w dzisiejszym spotkaniu niestety nie gra tak, jak widzieliśmy nie tak dawno jeszcze. Traci wiele piłek. Niecelnie podaje. I znowu szansa dla zespołu hiszpańskiego. Spalony. Dobra wymiana piłek. Jest dwójka tylko tych piłkarzy. Marcos i Satrustegi. Ale dobrze wymieniają piłkę między sobą. Dobrze wychodzą na pozycję. Pokazują się. Widać, że ci dwaj piłkarze jednak, że im najlepiej się gra ze sobą. Mówiłem już o tym, że nie wszyscy sprawiają takie wrażenie, że wydaje się, że zespół został przypadkowo zestawiony. Ale uwaga, Jałocha, pole karne, będzie dośrodkowanie. Opóźnił to dośrodkowanie. Odbił piłkę potem od obrońcy. Piłka jeszcze trafiła go w nogi i out. Sześć minut
drugiej połowy poza nami. Nadal rezultat 1-0 i nadal nie widać zagrożenia bramki Arconady. Dolny. Rozgrzewa się Andrzej Pałasz poza boiskiem. Szykuje się więc druga zmiana. Trener Piechniczek stara się wygrać to spotkanie. Musi prowadzić zawodników, którzy, powiedzmy, nie są tacy zmęczeni tym sezonem, którzy nie są tak psychicznie zmęczeni, bo o to chyba głównie chodzi. I po prostu stara się wpuścić takiego zawodnika, który swą grą może poderwie atak do jakiegoś większego wysiłku, do gry skuteczniejszej, efektywniejszej. Ciekawa historia, czy zdecyduje się na zmianę trener Piechniczek, czy Iwana, czy może Buncola. Przez chwilę Boniek był poza boiskiem, już wrócił Boniek. Podanie do laty niecelne. Lopez ufarte, teraz Wiktor. Lato wrócił, dobry powrót. Starcie nieprzepisowe. Będziemy rozpoczynali rzutem wolnym. Rozgrzewa się także i Matysik. Można się domyślać, że być może Matysik zmieni Buncola, że Pałasz wejdzie do ataku. Zobaczymy, jakie to będą zmiany. To wszystko spekulacje. I rozpoczynają znowu nasi zawodnicy. Majewski, Dziuba wysunięty do przodu, ale nie można mu podać piłki, bo blisko przy nim obrońca. Teraz Dziuba poszedł do przodu. Wrzutka górą, dobra Majewskiego. Przejęli piłkę Hiszpanie. Wybita piłka trafi jeszcze raz do Majewskiego. Majewski out dla nas. Majewski lepiej się czuje teraz, kiedy jest po prawej stronie. Widać było po tych kilku jego akcjach. Smolarek zostawił piłkę Dziubie. Dobra zmiana. Znakomita interwencja, ale Boniek. Jeszcze jedna interwencja, tym razem Alessanko. Jeszcze walczy Iwan. Wybita piłka. Było spore zamieszanie pod bramką Arconady. Mieli szczęście Hiszpanie, ale i dobre blokowanie polskich zawodników. I strzał oddawanych przez Polaków. Wrywa się doping. Idzie Skrobowski do przodu. Podanie do środka, do Bońka. Boniek do Iwana. Iwan stracił piłkę. Jest jeszcze Skrobowski. Skrobowski znowu do Bońka. Boniek wrzuca piłkę w pole karne i wyprowadza ją Camaccio. Lato zablokowany przez Dziubę. Marcos przy wyprowadzaniu akcji swojego zespołu. Teraz dobre podanie do Iwana. Co zrobi Iwan? Już przy nim Jimenez. Nic nie zrobi. Może wrzucać piłkę z autu. Trener Piechniczek. Dwóch zawodników naszykowanych do zmiany. Nasi walczą. Aut i zmiana. Zmiana. Zobaczymy, jakie numery zostaną podniesione. Jeszcze nie zostaną. Jeszcze raz piłka wyszła. Gra toczyła się dalej. Z czternastką Andrzej Pałasz, a obok niego Waldemar Matysik. Biegnie już sędzia boczny. Kto schodzi z boiska? Buncol i Majewski. Majewski to niemożliwe, wydaje się. Nie, Majewski został tylko... Jałocha opuszcza boisko. Jałocha i Buncol. Jałocha i Buncol. Majewski przechodzi w ten sposób na drugą stronę. Będzie grał po lewej stronie na obronie. Matysik idzie do przodu i Pałasz przechodzi także na lewą stronę, ale wiadoma sprawa, że Pałasz zagra chyba z przodu. Będziemy grali trójką napastników. Matysik zagra w drugiej linii. A Marek Dziuba wrzuca piłkę z autu. Daleko. Na głowę do Iwana, jest Matysik, natychmiastowe uderzenie, świetne uderzenie, gol! Gol strzelony przez Andrzeja Pałasza w minutę po wejściu na boisko. Znakomita akcja dwóch zawodników, którzy dopiero co zostali wprowadzeni. Matysik uderzył bardzo mocno i bardzo celnie. Jeszcze raz ta akcja, zobaczymy ją. Piłka odbita przez Arconadę trafiła do Pałasza. Proszę popatrzeć, jak to było. To mocne uderzenie, Arconada ma kłopoty, jeszcze piłka
skozłowała i teraz dochodzi Pałasz. Strzela i Arconada jeszcze leży. Nie ma szansy na obronę piłki. Andrzej Pałasz strzelcem wyrównującej bramki. 1-1. Hiszpanie ruszyli. Walczy Matysik. Co będzie? Grać dalej. Wszystko w porządku. Smolarek. Lato. Może ta bramka poderwie piłkarzy polskich do ataku. Może strzelą jeszcze jedną bramkę. W meczu w Barcelonie prowadziliśmy 1-0. Hiszpanie wyrównali. Strzeliliśmy drugą bramkę. Idzie Lato. Smolarek. Out. Dla Hiszpanów. Gordillo. Ostry pojedynek. O, Smolarek teraz został zaatakowany bezpardonowo, bez piłki. Sędzia rozdziela przeciwników. Mieliśmy troszeczkę innej dyscypliny sportu, ale na szczęście się już uspokoiło i mecz toczy się dalej. Jesús Zamora rozpoczął akcję swojego zespołu. Camacho. Boniek. Out. Reklamy, które Państwo oglądają na stadionie ŁKS-u, to efekt działalności Akpolu, naszego przedsiębiorstwa reklamowego. I muszę Państwu powiedzieć, że te reklamy umieszczone tutaj na stadionie ŁKS-u przyniosły 50 000 dolarów. W naszej sytuacji, w sytuacji naszego kraju, gdzie każdy grosz się liczy, to jeszcze jedna korzyść z rozgrywania sportowego widowiska. Majewski walczy z przeciwnikami, walczył zbyt ostro. Sędzia prosi go, żeby nie powtarzał takich sytuacji, takich historii. Rozpoczynają Hiszpanie rzutem wolnym. Odległość od bramki duża. Do pola karnego także spora. Podchodzą 4, 5, 6, 7 Hiszpanów. Zdecydowany, zmasowany atak hiszpański. Dolny, dobra interwencja. Iwan w pojedynku z Camacho. Camacho, dobre przejście. Matysik zablokował zawodnika hiszpańskiego, ale te wybicia nie są przedniej marki. Piłka wybijana bardzo nerwowo trafiała w nogi zawodników polskich, odbijała się, ale już po wszystkim. Lato. Lato. Indywidualne przejście. Lato, dobre przejście. Smolarek. Dziuba. Pałasz po lewej stronie, w środku dwójka zawodników. Iwan w środku, Lato i Boniek. Wycofanie piłki do Dziuby, do Laty. Lato nie wybił piłki któryś z zawodników hiszpańskich. Jakieś nieporozumienia tam, zdaje się, Smolarek go popchnął w momencie wybijania. Publiczność protestuje. Rozpoczynają Polacy. Matysik do Skrobowskiego. Skrobowski w środku, w obronie dolny. Boniek przed nim. Majewski poszedł lewą stroną. Idzie Pałasz na wymianę piłki do Iwana. Iwan dobrze ustawiony. Powinno być dośrodkowanie. Dośrodkowanie w aut. Drużynie, która w tej chwili występuje na boisku, aż 3 zawodników Górnika Zabrze. Były kiedyś wielkie lata tego klubu, potem były dużo, dużo gorsze. Teraz znowu zaczyna się odbudowa tego klubu zasłużonego dla rozwoju polskiej piłki nożnej, wielokrotnego mistrza Polski. Walczą teraz znacznie zdecydowani nasi zawodnicy, walczą ambitnie. O, sędzia bardzo ostro traktuje teraz Smolarka. Krzyczy na niego. Solidna reprymenda. Smolarek wycofał się. Alessanko. Grający razem z nim. Ten zawodnik z brodą, ten, który teraz nie trafił w piłkę.
No, będzie kartka, nie? Sędzia zapał się za kieszeń, pokazuje jeszcze Alessanko, że tak nie można grać. Lato! Niecelny strzał. O, zaczyna się ostra gra. To, czego Hiszpanie się obawiali. Tam mało do bójki nie doszło między Dziubą i Alonso. Ogromnie nerwowa sprawa. Kolejny rzut rożny, ósmy. Nie, tu będzie chyba wolny. Zaraz, co to będzie? Rożny. Protestują Hiszpanie. Sędzia zdecydowanie wskazał na róg. Boniek, dośrodkowanie, zrywa się, doping ogromny, to dziewiąty róg dla zespołu polskiego. Wybijają Hiszpanie, jest jeszcze Lato, dobre wrzucenie piłki, Smolarek popychany, blokuje teraz wybicie piłki i na uwolnienie grają zawodnicy hiszpańscy. Jest Matysik, jeszcze jedna próba wrzucenia tej piłki na pole karne, ale już w międzyczasie wycofali się zawodnicy polscy. Majewski, lewa strona, Pałasz. Podcinany, kartka. No wreszcie trzeba uspokoić zawodników, a żółtą kartkę dostaje Wiktor. No, gra bardzo się zaostrzyła po uzyskaniu przez Polaków wyrównania. Hiszpanie dążą do zmiany rezultatu, Polacy dążą do zmiany rezultatu i stąd taka sytuacja w drużynie hiszpańskiej. Też szykuje się zmiana. Mecz stał się znacznie ciekawszy. Smolarek teraz troszkę teatralnego gestu zaprezentował. Dolny, odbita piłka, jest Pałasz, jest Boniek. Boniek, przeszkadzali sobie nawzajem. Jeszcze raz Boniek, Matysik. Matysik bardzo dobrze uzupełnia teraz dwójkę stoperów. Ale utrzymuje się przy piłce Gordillo, przeszkadza mu Iwan. Wyjście Samory, dojście do samej bramki, jeszcze dobra interwencja, bardzo dobra interwencja Skrobowskiego. W momencie, kiedy na nodze piłkę miał Satru Stegi, Skrobowski posłał ją w poprzek wzdłuż pustej bramki polskiej, ale tam nie było żadnego z zawodników hiszpańskich. Bardzo groźna akcja, doskonale przeprowadzona. To już drugi ślizg Skrobowskiego w tej połowie meczu, który ratuje zespół polski od utraty bramki. Niemal identyczne dwie sytuacje. Dziuba. Boniek. Lato. Więc mam informację z ławki drużyny hiszpańskiej. Do zmiany szykują się Saura i Esteban. Podobnie jak w zespole polskim będziemy mieli dwie zmiany w drużynie hiszpańskiej. Ale uwaga, Smolarek, dośrodkowanie do Bońka na głowę. Boniek. No, proszę Państwa, niewiele brakowało. Bardzo ożywiło się to spotkanie. To Zbigniew Boniek, 50. występ w reprezentacji. 25 lat, zawodnik Widzewa Łódź, mistrzowskiej drużyny polskiej. Zresztą, co będę mówił, po prostu Zbigniew Boniek, znają go Państwo. Dolny. Matysik. To była ciężka sytuacja dla Matysika. Wydawało się, że nie poradzi sobie. Znakomicie sobie poradził. Rozpoczynamy akcję lewą stroną. W środku Grzegorz Lato. Teraz błąd Majewskiego. Wrócił jednak Smolarek. Zablokował wychodzącego do przodu z akcją Hiszpana. Świetna interwencja bez faulu. Mimo że Hiszpan przewrócił się, był atak na piłkę. I gramy dalej. Grzegorz Lato, grający w środku boiska, zmienia pozycję, przesuwa się w poprzek, wzdłuż. Bardzo aktywny, a mówiło się o tym, że jest to piłkarz już za stary do naszej reprezentacji. A proszę popatrzeć, proszę porównać grę Grzegorza Laty i choćby Andrzeja Iwana. Matysik teraz poszkodowany w tym starciu. Marek Dziuba, Zbigniew Boniek obok. Wznowienie gry. Iwan, teraz się ożywił, świetne podanie do Pałasza. Ojej, jaką miał doskonałą sytuację do zdobycia bramki. Mi mało brakowało. Opuści boisko Alonso Marcos, to zaskoczenie, i Munoz Wiktor. Dwie zmiany w drużynie hiszpańskiej. Marcos, który tak aktywnie grał, no jest to pewna niespodzianka. Na ich miejsce wejdą Esteban, tak jak mówiliśmy, i Saura.
Już zmiana została dokonana. Rozpoczynają Hiszpanie od własnej bramki. Luis Arconada, zawodnik Realu Sociedad. Dobrze teraz Gordillo, minął Lato, Zamora. Gordillo idzie do przodu. Esteban. Lopez Ufarte uwolnił się teraz, ale Matysik nie dał do końca. Zwód Lopeza Ufarte, Matysik został pozostawiony. Minął go Lopez Ufarte, ale w momencie, kiedy była najważniejsza część akcji zawodnika hiszpańskiego, Matysik zablokował dośrodkowanie. Jeszcze raz pojedynek Matysika, tym razem z Estebanem. Jest Saura, doskonała sytuacja, zablokował Boniek, tym razem uderzenie piłkarza hiszpańskiego. Ogromne zamieszanie pod bramką polską i wreszcie odbita piłka wychodzi na aut bramkowy. Chcieliby koniecznie miłośnicy piłki nożnej, którzy nie bacząc na to, że jest zimno, przyszli na stadion UKS-u, chcieliby koniecznie zobaczyć zwycięstwo polskiego zespołu. 22 minuty drugiej połowy spotkania minęły. Idzie Lopez Ufarte. I dobra interwencja dolnego. Iwan. Wyraźnie tego sezonu Iwan nie może zapisać do udanych. Pamiętają Państwo kontuzja, która wyłączyła zawodnika na pewien czas z treningów. Ale i nie najlepsza po prostu forma. Smolarek. Przejście prawą stroną. Zablokowane przez wracającego za nim Jesusa Zamorę. Zamora również zawodnik, również gracz, podobnie jak Arconada, Realu Sociedad. 26 lat, 24 występ w reprezentacji. Uwaga, Smolarek do Laty. Za słabo, minimalnie za słabo. Gordillo. Strzelec bramki dla Hiszpanów, Lopez Ufarte, potem Jimenez. Debiutant w reprezentacji Hiszpanii. Ale debiutant w wieku 25 lat. Poszedł do przodu Zamora. Świetna wymiana piłek. I znakomite wyrwanie piłki przez Pałasa. Doskonałe podanie. Smolarek sam. I Arconada był jednak szybszy. Arconada był szybszy, na dodatek Smolarek faulował bramkarza hiszpańskiego. Wcześniej ostro starł się z Gordillo i już po akcji. Będzie prawdopodobnie jeszcze kolejna zmiana w zespole polskim. Do gry szykuje się Mirosław Okoński i przypuszczalnie zmieni on Włodzimierza Smolarka, który już w pierwszej połowie doznał lekkiej kontuzji. No i jak twierdził Janusz Garlicki, będą bacznie obserwować tego zawodnika i trener, i lekarz, i prawdopodobnie właśnie Okoński zmieni Włodzimierza Smolarka. No, byłaby to zmiana po prostu konieczna. Włodzimierz Smolarek, zawodnik nie tylko dobrze atakujący, ale i lubiany przez kibiców piłki nożnej ze względu na swój sposób gry, ale musi po prostu to być zawodnik sprawny. Jeśli Smolarkowi przydarzyła się jakaś kontuzja, no to zwyczajnie nie ma co trzymać zawodnika na boisku. Dziuba idzie do przodu, podanie do Matysika. Matysik. No teraz dobre wejście Iwana. Dolny, wycofanie piłki i wycofanie akcji. Dziuba. Iwan jeszcze raz, Majewski, a gramy, proszę Państwa, w dziesiątkę cały czas teraz. Gramy w dziesiątkę. Majewski doskonale przeszedł, doskonale podanie. O, świetnie się spisał Arconada, chciał go zaskoczyć Majewski. Pomysł był dobry. Arconada szykował się do wyjścia, do centry. Tymczasem nastąpił strzał z takiego niezwykle ostrego kąta do bramki, ale Arconada, znający doskonale swój fach, podbił piłkę i przerzucił ją nad poprzeczkę. Róg. Tymczasem widzę lekarzy naszej ekipy przy Smolarku. Smolarek poza boiskiem po tym starciu.
pobiegł trener Piechniczek. Róg. Mało brakowało. Dziubiec dosłownie z ponad głowy piłkę zdjął bramkarz Arconada. Jest out dla zespołu polskiego. Walczą teraz nasi zawodnicy. Dziuba krzyknął zostaw Pałaszowi. Dziuba potrafi wrzucić piłkę daleko, niemal na środek pola karnego. Prawie jak uderzenie nogą, tym razem krótko, bo nie było nikogo w środku. Jest Pałasz, dobre wejście w pole karne, ale i blokowany przez Estebana. 26 minut drugiej połowy spotkania, 1-1. Dużo lepsza gra w drugiej połowie meczu. Walczą nasi zawodnicy. Pomogła ta reprymenda w przerwie. Ale proszę Państwa, to już są piłkarskie ostatki dla naszych zawodników. Hiszpanie walczą dla swojego trenera o wszystko. Krytyka trenera w Hiszpanii powszechna. Gdyby przegrał dzisiejsze spotkanie, to musiałby się pożegnać z funkcją selekcjonera. Proszę popatrzeć, jak walczy Lato. Strzelał z daleka Esteban, a Włodzimierz Smolarek w towarzystwie masażysty opuszcza boisko. Na jego miejsce wchodzi Mirosław Okoński z numerem 15. Trzeci występ piłkarza warszawskiej Legii w reprezentacji Polski. Jeszcze raz lekarz zespołu, pan Janusz Garlicki. Czy kontuzja Smolarka jest poważna? No nie jest poważna, no nie jest bardzo bolesna. Wydaje nam się, że w takiej sytuacji, kiedy mamy jeszcze innego zawodnika wysokiej klasy do zmiany... Przerywam, bo jest znakomita sytuacja. Słyszeli Państwo wypowiedź lekarza, a przez ten czas Polacy przeprowadzili znakomitą akcję, po której Zbigniew Boniek strzelił drugą bramkę dla naszego zespołu. Proszę popatrzeć na powtórkę tej akcji. Iwan. I teraz to wyjście Bońka. Wyskoczył obrońca Boniek bardzo przytomnie. Zatrzymał piłkę Arconada. Już wiedział, gdzie pójdzie piłka. Dwóch obrońcy bronili rozpaczliwie. Dwóch obrońców broniło rozpaczliwie dojścia tej piłki do siatki. Ale trafiła ona w sam środek i 2-1 prowadzi zespół Polski w 29 minucie drugiej połowy spotkania. W 50 występie Zbigniew Boniek strzelcem jednej z bramek dla zespołu polskiego uświetnił swój jubileusz w reprezentacji. Ucieszył wszystkich kibiców. Radość ogromna. Polacy prowadzą 2-1 z Hiszpanią, a więc mamy taki sam rezultat, jaki został uzyskany w Barcelonie przed rokiem. I zobaczmy, co się jeszcze będzie działo. Skrobowski do Okońskiego. Okoński. Na pewno jeden z bardziej zaawansowanych technicznie piłkarzy w naszej lidze, Mirosław Okoński. Widzieliśmy zresztą jego popisy w spotkaniu, co prawda ze słabym przeciwnikiem, bo z Maltą, ale no to, co się umie, to po prostu, jeśli się to pokazuje, to wiadomo, że to się potrafi. Zobaczmy teraz, co potrafią Hiszpanie w tej sytuacji. Gordillo. Matysik da mu dośrodkować, nie pozwolił mu na dośrodkowanie, podbił mu piłkę, ten uderzył ją i out. 2-1. Korzystny rezultat na 15 minut przed zakończeniem spotkania. Pomogły te zmiany, wyraźnie ożywiła się gra po wprowadzeniu na boisko Pałasza, po wprowadzeniu Matysika. Matysik mimo młodego wieku, mimo tego przemęczenia, o którym się teraz coraz głośniej mówi i pisze, potrafił jednak związać w jakiś sposób te szyki, szczególnie w grze obronnej, uporządkował grę. A Pałasz wprowadził znaczne ożywienie w pierwszą linię. Poza tym, no co jest ogromnie ważne, w minutę po swoim wejściu strzelił bramkę. Zobaczymy, jak powiedzie się występ w dzisiejszym meczu Okońskiemu. Esteban. Pałasz wraca za nim, zablokował dośrodkowanie i od własnej bramki Polacy.
Piłka minęła bramkę i od własnej bramki tym razem Polacy. Mamy, jak dowiadujemy się, mamy wiele pytań na temat opuszczenia boiska przez Jana Tomaszewskiego, dla którego ten występ, dzisiejszy występ jest, jak mówi, występem pożegnalnym. Pytania, dlaczego Jan Tomaszewski opuścił boisko. Być może z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że mieliśmy dwóch bramkarzy, jak Państwo widzą. Cały zespół Polski występuje na boisku. Wszyscy, którzy zostali dzisiaj zgłoszeni do protokołu sędziowskiego, grają. To jest sprawa pierwsza. A sprawa druga, że no także te jego interwencje przy dwóch sytuacjach nie były przedniej marki, że no okazało się, że jednak nie potrafił początkowo nawiązać, tak można określić, wyrównanej walki z hiszpańskimi napastnikami. Dwie sytuacje, które zostały stworzone pod polską bramką, no, zasygnalizowały być może trenerowi Piechniczkowi, że należy bramkarza zmienić. Ale to są oczywiście tylko przypuszczenia. Akcja teraz pod bramką polską jest Saura. Wrócił Camacho. Poszedł do przodu Camacho. Wrócił za nim Pałasz. Aut dla Polaków. Odbił piłkę od nóg zawodnika hiszpańskiego. Wyrzuca z boku Majewski, który na początku rozpoczął spotkanie jako środkowy pomocnik. Potem grał na prawej pomocy, a kończy spotkanie jako lewy obrońca. Godna podziwu uniwersalność, ale uwaga, Hiszpanie. Zamora. Gordillo szukają teraz miejsca. Dobra interwencja Dziuby. Lopez Ufarte. Walczy z nim Majewski, który indywidualnie pilnuje tego zawodnika. Świetny technicznie, znakomite przejście, świetne podanie na środek do Saury. I w ostatniej chwili wybili nasi zawodnicy, nasi obrońcy z 11 metrów piłkę. Lato. Nie udało się przedłużyć tej piłki, pozostawić jej na boisku. Gordillo. Teraz Hiszpanie za wszelką cenę dążą do wyrównania. Nie chcą tego meczu przegrać. Wiedzą, co to będzie oznaczało dla ich kibiców. Wiedzą, z jakim to się spotka rezonansem społecznym w Hiszpanii. Gordillo. Jeszcze raz Gordillo. Esteban obok. Alessanko. Alonso. I spokojnie Matysik. Faulowany przez Iwana. Alessanko. Zamora do Saury. Walczy Majewski. Przeprasza teraz Majewski swojego przeciwnika. Nic się nie stało. Hiszpanie wznawiają rzutem wolnym. Już wykonany Esteban. Trójka Hiszpanów pod bramką Modrika. I bramka. I bramka. Alessanko chodził pod bramkę polską tyle razy. Popatrzmy jeszcze raz. Tu kozłująca piłka, nie sięgnął jej dolny. I teraz kozłująca piłka zmierza w kierunku bramki Mowlika i trafia w same okienko polskiej bramki. Gordillo! Trudno powiedzieć, czy gdyby Tomaszewski stał na bramce, to ta piłka by wpadła. Jednak dłuższy zasięg rąk być może pozwoliłby polskiemu bramkarzowi wybić piłkę. No, ale to oczywiście tylko spekulacje. Alessanko strzelcem wyrównującej bramki. 2-2. Interesujący mecz. 4 bramki i do zakończenia spotkania jeszcze 10 minut. Widzieli Państwo, mamy teraz chwilę przerwy, ponieważ kontuzjowany jest trój zawodników hiszpańskich. Widzieli Państwo sytuację, po jakiej padła bramka. No, wyraźnie jednak środkowy obrońca dolny może ją zapisać na swoje konto. Nie trafił z główkowaniem, piłka minęła go zanim wyskoczył jakoś tak w kierunku bramki, a piłka przyszła mu z tyłu głowy. Potem próbował ją sięgać, ale nie dał rady. No i bramka strzelona po takim koźle chwały bramkarzowi także nie przynosi. Arconada. Zwalniają teraz Hiszpanie. Teraz z kolei nasi będą musieli przyspieszyć. 2-2.
zmienia się w tym meczu wszystko. Okoński. Spodziewaliśmy się po jego wejściu jakichś akcji ofensywnych. Jak na razie ich nie widzieliśmy. Może tym razem walczy sam. Indywidualna akcja. Zażarty pojedynek. Aut dla Polaków. Majewski. Nie bardzo ma komu wyrzucić. Okoński. Jeszcze raz Majewski. Koledzy klubowi. Wymiana piłek. Matysik. Dolny. Skrobowski. Matysik poszedł dolny do przodu. Lato. Zmuszony przez Hiszpanów do wycofania piłki. Niecelne podanie Skrobowskiego. Interwencja Pałasza. Nieprzepisowa, ale w tej sytuacji faul taktyczny. Sędzia zwraca mu uwagę. Gdyby przeszedł Hiszpan, wówczas miałby otwartą drogę do bramki polskiej. Ale Sanko. Samora, Jimenez z tyłu. Samora teraz idzie do przodu. Piłka w jego kierunku. Lopez Ufarte. Najmniejszy chyba w drużynie hiszpańskiej. Znakomity technicznie, widzieli to państwo. Świetna interwencja Skrobowskiego. Czysta, bardzo twarda. Lato teraz, Lato, Iwan, wymiana piłek. Iwan nie zdążył. Lopez Ufarte. Satrustegi. No... Dziuba podawał dobrze, Lato się nie zorientował. Out. Proszę popatrzeć, już widać wyraźnie, że piłkarzy hiszpańskich taki wynik satysfakcjonuje. Orzekł sędzia, że Pałasz faulował. Rozpoczną Hiszpanie. Zwalniają ogromnie, starają się jak najdłużej urwać czasu w tych krótkich chwilach przerw w grze. Starają się, widzą państwo, trzymać piłkę, no trudno powiedzieć, z daleka od własnej bramki, ale podanie do bramkarza to jest też trzymanie piłki z daleka od własnej bramki. Już nie bronią tak na tych 16 metrach, już nie tworzą takiego monolitu obronnego jak w pierwszych minutach gry. Błąd dolnego. Zanosi się na to, że ostatnie minuty spotkania, ostatnie 7 minut spotkania będziemy oglądali w wykonaniu Hiszpanów. Obronę, staranną obronę i przetrzymywanie piłki jak najdłużej. Dobry pomysł Iwana, dobra próba, ale wykonanie się nie powiodło. Boniek wraca. Pałasz. Dziuba, Boniek, jakby stracili nieco siły Hiszpanie, grają teraz nieco wolniej. Widać, zmęczyła ich ta pierwsza połowa spotkania, kiedy grali, jakby mieli niespożyte siły, szczególnie w grze w defensywie. Satrustegi. Matysik, Okoński prezentuje właśnie to, co potrafi. Świetne wyszkolenie techniczne. Pałasz, Lato, Lato prawą stroną, w środku Iwan, ucieka Pałasz, podanie do Pałasza, idzie do niego Alessanko i róg, 10. róg dla zespołu polskiego, tylko 4 razy wykonywali rogi piłkarze hiszpańscy, 2-2, do zakończenia spotkania jeszcze 5 minut. Dośrodkowywał będzie Mirosław Okoński. 8 zawodników polskich pod bramką Arkonady. Dośrodkowanie tym razem płaskie. Wybita piłka na aut. Dziuba. Czy tym razem będzie to wrzucenie piłki na środek pola karnego? Został Matysik, Okoński w środku pola karnego. Będzie daleko rzucał. Wysoko, daleko. Na głowę do dolnego. Dolny świetnie przekazał teraz piłkę do tyłu. Majewski. Ostatnie 5 minut spotkania. Majewski dobrze się złożył do tej piłki, ale strzał był chybiony. Celebrują wznawianie gry Hiszpanie. Sędzia zwraca uwagę Bońkowi, bo Bońka denerwuje takie przeciąganie wybicia piłki. Matysik. Dolny i Mowlik.
Kuba, Lato. Rozpoczynają piłkarze polscy kolejną akcję ofensywną. Chcą jeszcze zmienić rezultat. Pałasz, on ma ogromną ochotę do gry. Widać zresztą, że odzyskał wiele ze swoich umiejętności, ze swojej klasy w momencie, kiedy teraz wrócił do reprezentacji po tej długiej przerwie, podczas której nie występował w drużynie. I znowu walczy Pałasz, tym razem nieprzepisowy atak. Rozmawiałem z trenerem Piechnickim, mam wreszcie informację, co się dzieje z Janem Tomaszewskim. Otóż Jan Tomaszewski sam prosił trenera o zmianę, po prostu bardzo źle się dzisiaj czuje, zmiana temperatury, przecież przyjechał z Hiszpanii, wpłynęła bardzo źle na jego samopoczucie, jest lekko przeziębiony nawet i sam prosił o zmianę. Myślę, że to wyjaśnienie co do losów Jana Tomaszewskiego uspokoiło chyba wszystkich Państwa, no więc okazuje się, że spekulacje spekulacjami, a prawda zwykle bywa nieco inna, ale uwaga, bo teraz Saura przedarł się prawą stroną, doskonałe podanie do Alonso i niestety trzecia bramka. Świetna akcja w wykonaniu zespołu hiszpańskiego. Alonso i 2-3, przegrywamy. Przypomina się ten mecz w Barcelonie. Popatrzmy jeszcze raz, błąd Matysika przy bocznej linii. Znakomite dośrodkowanie, tu Skrobowski też nie bardzo wiedział, jak się zachować, sytuacja była trudna, 18 metrów i potężny strzał. Mowlik ruszył piłkę, ale ta trafiła dokładnie w sam róg bramki polskiej, 3-2 prowadzą Hiszpanie. Przypomina się sytuacja z Barcelony, tam z kolei Hiszpanie wyrównali przed końcem meczu, a potem Polacy strzelili decydującą bramkę i wygrali 2-1. Tym razem jedna bramka dla zespołu hiszpańskiego. Lato. Jeszcze 2 minuty do zakończenia spotkania. Okoński dziuba ręką, pokazuje sędzia. Przerwał grę. A to Grzegorz Lato. Spotkanie dobiega końca. Już niewiele czasu pozostało. 1,5 minuty. Hiszpanii już teraz w ogóle chyba zwolnią tak ogromnie, że ledwie będą wznawiali grę. Przegrywamy ten mecz. Boniek sfaulował, zdenerwowany. Mecz nie biegnie po jego myśli. Spotkanie było żywe, interesujące, ale niestety nie kończy się naszym sukcesem. Mówiłem o tym zmęczeniu psychicznym. Myślę, że coś z tego jest, że nasi piłkarze potrzebowali aż 45 minut, żeby po prostu zebrać się, żeby pokazać grę taką, na jaką ich chyba w tej chwili stać. No cóż, wygrali eliminację Mistrzostw Świata, zakwalifikowali się do finału. To było głównym celem polskiego zespołu w roku bieżącym. Celem, który jeszcze nie tak dawno wydawał się ogromnie odległy i raczej wątpliwy. Potem wygrali z Mistrzami Świata, z zespołem Argentyny. Przydałoby się wygrać jeszcze z gospodarzami Mistrzostw Świata, z Hiszpanią, ale to okazało się w dzisiejszym dniu trudne dla zespołu polskiego. Za trudne. Nie miejmy pretensji do naszych zawodników. I tak ten sezon mogą zaliczyć do udanych po tych wspaniałych występach, szczególnie w eliminacjach Mistrzostw Świata. W każdym razie, kiedy się patrzy na to dzisiejsze spotkanie, to jedno jest pewne, że z obsadą bramki trener Piechniczek z całą pewnością będzie miał kłopoty. Jest Młynarczyk, który być może w roku przyszłym odzyska formę taką, jaką miał pod koniec roku ubiegłego. Zakończyło się to spotkanie.